Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii FIFA 23 kariera zawodnika Romeo Beckham. Miałem właśnie do wyboru zawodnika, jakiego wziąć właśnie do kariery zawodnika. W poprzedniej karierze zawodnika z FIFA 22, która była naprawdę fajną i długą serią, miałem właśnie tam Cristiano Ronaldo Juniora i właśnie na koniec już serii właśnie zapytałem się was, czy chcecie, żeby on był znowu właśnie, czy jakiś inny stworzony zawodnik. I wy wybraliście innego stworzonego zawodnika. Więc pomyślałem tak, widziałem też opcję taką i sugestię jeszcze dawniej, żeby właśnie zrobić karierę zawodnika w MLS-ie. I ja właśnie chciałem to zrobić i pomyślałem, kto byłby dobrą osobą po prostu młodą do kariery zawodnika, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. I od razu pomyślałem o zawodniku, który jest z Anglii, ale naprawdę utożsamia się ze Stanami Zjednoczonymi i nawet czasami zapomina właśnie, że on jest Anglikiem, a nie, że jest ze Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie David Beckham. A David Beckham ma właśnie syna, który już w rzeczywistości gra w Interze Miami, w rezerwach Interu Miami. Jest to właśnie Romeo Beckham. Romeo Beckham, tak jak właśnie tutaj widać, stworzyłem go w miarę, mi się wydaje, że dobrze. W miarę właśnie włosy, wszystko, naprawdę bym powiedział, że w miarę dobrze zrobiłem robotę z nim, żeby stworzyć go, jak wygląda w rzeczywistości. Tak właśnie tutaj widać, Romeo Beckham, przydomek właśnie Beckham, nie da się, dziwne, zdziwiłem się, że imię w komentarzu nie można dać Beckham, to jest dość dziwne. Na koszulce Beckham oczywiście 37 z tym numerem gra w rezerwach właśnie Interu Miami, więc postanowiłem, że zrobimy to tak samo tutaj. Anglia oczywiście, rok urodzenia 2002 i 1 września, to jest w rzeczywistości, właśnie wtedy się urodził dokładnie. Atrybuty ma właśnie tak, przeczytałem 185 cm i 70 kg, ale dałem mu 69, bo jak daję mu na 70, to on jest znacznie bardziej masywny, a właśnie w rzeczywistości widać po nim, że on jest takim wysokim, szczupłym graczem. Idąc dalej, pozycja prawy pomocnik, popatrzyłem właśnie sobie na podstawowy skład Interu Miami i oni grają na formację z bocznymi pomocnikami, więc postanowiłem właśnie, że będzie bocznym pomocnikiem, bo on potrafi grać na prawym skrzydle, na prawej pomocy i na śpiące, co czytałem. Prawonożny oczywiście, tutaj właśnie twarz, inne rzeczy tak w miarę robiłem, w miarę żeby podobny, dość blisko był, ta właśnie broda tutaj, wąsy ma w miarę podobne, takie brodę ma troszkę, tak nie aż taką szeroką, ale lepszej nie mogę zrobić, strój właśnie ma wypuszczona koszulka, długie te właśnie tutaj getry i tak w miarę wszystko, te pumy też dokładnie w tych pumach grał niedawno właśnie w sparingu z Barceloną na początku sezonu, przed sezonem, więc nie wiem jak teraz gra, ale wiem, że właśnie on ma sponsora pumy i w takich właśnie wtedy grał, więc takie mamy. I w sumie właśnie więcej tutaj animacje dałem, ślizg na kolanach, David Beckham przedrobił właśnie ślizg na kolanach, albo tak właśnie tak trzymał otwarte ręce, tak właśnie, nie wiem właśnie jak to wytłumaczyć, ale wiadomo jak nieraz się widać, jak ktoś ogląda właśnie, to wiadomo jak Beckham w miarę miał to, te właśnie, które celebracje, miał takiej jednej i jedynej. I dlatego właśnie też pomyślałem, nie wiedziałem właśnie kogo wziąć, bo miałem wielu ciekawych rzeczy, ale pomyślałem, że właśnie Beckham będzie miał największy miał sens i będzie to mega, mega ciekawe według mnie, mi się na pewno bardzo to podoba i już się naprawdę jaram tym całym pomysłem właśnie z tym Beckhamem, więc pora przejść dalej właśnie i wybrać klub, w jakim będziemy grali. I będziemy właśnie grali w Stanach oczywiście Zjednoczonych i będziemy grali w Interze Miami właśnie na właśnie już teraz w pierwszym składzie popatrzyłem i nie ma go właśnie tutaj, żeby właśnie chciałem stworzyć Beckhama i też żeby to był drugi Beckham. To jest oczywiście klub, którego właśnie między innymi właśnie jest właścicielem David Beckham w jakiejś części, bo nie w całej chyba. Legendarny oczywiście poziom trudności, 4 minuty, tak, tak, wszystko to jest dobrze zrobione. Dobra, więc wszystko jest gotowe właśnie. No nie mogę się naprawdę czekać, bo według mnie właśnie to będzie bardzo fajne. Zawsze jak FIFA wychodzi, to jest mega podekscytowany właśnie, żeby nagrywać. Oczywiście już tu stworzyłem karierę menadżera. Teraz właśnie Romeo Beckhamem będziemy nagrywać właśnie karierę zawodnika. Akurat właśnie nie spodziewałem się, że dzisiaj to będę jeszcze mógł wrzucić późno, ale wrzucę, bo naprawdę chcę jak najszybciej to wrzucić, te pierwsze odcinki. Dobrze, panowie, zaczynamy. Na początku powitajmy wszystkie nowe twarze. Dzisiaj stawiają pierwsze kroki, by zostać w tej drużynie na stałe. Witamy. A teraz dość tego dobrego. Do roboty. W porządku. Reszta zależy od ciebie. Czyli miałem fajną kascenkę na sam początek, to muszę przyznać. Podoba mi się. Nie jest to jakaś duża rzecz, ale i tak fajna. To zakupy, inwestycje, decyzje. No mamy tutaj wiele różnych rzeczy ciekawych, ale właśnie zobaczymy to w przyszłości dopiero.
Miałem właśnie do zakupu, co mam dalej, niektóre rzeczy. Kup trampolinę, zapisz na kurs tańca, sponsorowany autokar, kup nowoczesny materac hybrydowy, wykup lożę, zapisz się na kurs PR, zapisz się na kurs motywacyjny, kup ręcznie robione koszule i jedwabne, coś tam jeszcze. Kup nowoczesny rower, zamów garnitur na miarę, wpłać datek na schroniska dla psów chyba, albo dla zwierząt ogólnie. Kup bieżnię, kup nowoczesny sprzęt stereo, zbuduj w domu basen. No dużo rzeczy. Mamy tutaj właśnie fundusze i mamy niespełnione wymagania, ale możemy coś kupić czy nie? Nie możemy. Dobra, więc nie musimy się tym zajmować i nie mamy tutaj więcej nic do robienia, tylko właśnie przywitać się z kolegami, bo nie mamy właśnie tutaj dosłownie więcej nic do roboty, więc pora się przywitać właśnie z naszymi kolegami. I co mam tutaj? Powiedz wszystkim, że jesteś gotowy, zmotywuj kolegów, zaczyna się ciężka praca. Powiedzmy, że jesteśmy gotowi, jeszcze nie będziemy się motywować kolegów, bo to jesteśmy my tutaj nowi, a ciężka praca też nie będzie wysokiej z takim tekstem, więc po prostu powiemy, że jesteśmy gotowi. Mamy punkty właśnie zdobyte, piękne, indywidualisty. Przywitaj się, no to właśnie to już zrobiliśmy. Dobra, więc tu możemy iść dalej, myślę. Czy ja nie mogę więcej zrobić? Powiedz, że jest, no, zrobiliśmy to właśnie. Aha, no dobra. I co teraz? Co mam teraz do zrobienia? Wyjść z tego? Prawdopodobnie. To osoba wiemy. Aha, dobra, tutaj mamy właśnie teraz te rzeczy. No to będzie naprawdę. Mamy 20 punktów tego. Dobra. Możemy tutaj robić? Chyba nie możemy nic na razie tutaj robić, więc wyjdziemy z tego. Dobra, więc od początku właśnie zobaczysz sobie tutaj na początku wszystko, jak to wygląda. Zapisz grę, no to dobra. Edytuj gwiazdy, edytuj piłkarzy. Czy możemy edytować naszych graczy tutaj? Też dość ciekawe. Oczywiście nie będziemy tego z tego korzystać. Mam 68 overall, to znaczy, że będziemy od razu w pierwszym składzie, wiadome. Mała gwiazda, rozwój zawodnika, to właśnie co tutaj mamy. A, mamy, dobra, tutaj mamy. Czyli te pewnie, to właśnie zostaje w miarę tak, jak było. Nie mamy chyba żadnego, tak, nie mamy żadnych na razie punktów. Archetypy też, oczywiście tutaj nic nie mamy. Dobra, więc co tutaj mam dalej? Osobowość właśnie. Nie możemy tutaj pewnie nic robić. Zakładam, że nie możemy. Dobra, no dobra, więc nie będziemy tutaj nic robić. Powiadomienia, mała kariera, zespół. Dobra, więc wszystko tutaj mamy. Działania, punkty duszy zespołu. Sponsorowane nie możemy. Spytaj się z kolegami, zrobiliśmy to. Trening, dostępne sesje, tabela. Dobra, więc zobaczymy, co mamy. Pierwszy, kiedy będziemy. Mamy 484 euro zarobione. Teraz już mamy już 2100. Łatwo będzie można. Przydałoby się robić trening i na pierwsze działania mam to jakieś. Drużyna sportowa, ale. A, inwestycje. Że możemy. Nowe rzeczy pewnie, że możemy inwestować w nowe rzeczy. Też, ale na razie nic nie możemy nawet kupić. Najtańsza rzecz to kosztuje. Nie, to nie możemy jeszcze i tak zrobić. Dobra. Bo to 2500, to jesteśmy blisko tego kupienia. Dobra, decyzje, nie możemy tutaj nic robić, więc zróbmy trening sobie na pewno też. Przydałoby się zrobić trening jakiś. Dodajmy ćwiczenie, co bym chciał trenować? Na pewno bym chciał, co by tu właśnie trenować. Najpierw w strzelaniu bym chciał coś zrobić. Coś może właśnie nie aż tak trudnego, łatwe może, albo trudne w sumie. No może trudne, bo tak, zróbmy trudne, pokonaj bramkarza. Czy co tutaj jeszcze mamy? Mocny strzał. Trening kontrataków, no najpierw może zróbmy pokonaj bramkarza. Stałe fragmenty gry też bym chciał sobie potrenować, więc może rzuty karne, to jest łatwe i myślę, że się uda na to w miarę dobrze zrobić, dobra. Jeszcze tutaj mamy dribbling może dribbling właśnie, dribbling przez labirynt, dobra, to możemy jeszcze sobie ustawić. I właśnie możemy to zrobić pewnie, żeby spróbować ustawić sobie to, żebyśmy mieli cały czas na A wszystko. Łatwo się udało tego bramkarza dość pokonać. Teraz strzał, który już nie był akurat dobry. A łatwo się właśnie tego bramkarza jak na razie pokonuje. Może to przez to właśnie, że ten bramkarz nie jest najlepszy też. Od razu mamy tutaj drugą bramkę. Jeszcze wycelujemy i udało się wycelować. Tu już mam obrońcę, widzę. Ale i tak bez problemu sobie radzimy z tym właśnie bramkarzem cały czas.
Jeszcze ostatnia próba. I raz tylko nie trafiliśmy, więc no dałoby się lepiej, ale następne ćwiczenia zróbmy najwyżej kiedyś sobie. To podbiję rzuty karne teraz. Te rzuty karne właśnie są ciekawe, jak się robi, bo nie mam pojęcia naprawdę. Nie wiem, czy ta wyceluje właśnie w lewą stronę. Zobaczymy, czy dobrze wyceluje. Wycelowałem dobrze, dobra, więc te karne w miarę właśnie już wiem, o co chodzi pewnie. Albo w środek celuję. Miałem na prawo, ale celuję w środek. Jednak to się liczy na samym początku praktycznie idzie. Czy zobaczymy, czy teraz ten bramkarz będzie właśnie stał w miejscu, stoi. Zobaczymy, czy dalej będzie on tak cały czas stał. Trafię teraz w środek, próbuję. I tym razem właśnie sobie poszedł gdzieś. Tam spróbujemy. To teraz może uderzyć. Teraz troszkę mocniej, ale zobaczymy, czy to zmieścimy jeszcze. Chciałem właśnie troszkę mocniej tak spróbować, zobaczyć, czy trafimy. Zmieściliśmy, świetnie. I myślę, że jeszcze tu właśnie teraz spróbujemy w bok tutaj, obym tylko nie przestrzelił za słupek gdzieś. Trafiamy, świetnie, no to dobra. I teraz jeszcze na środek, nie wiem, czy źle to nie zrobiłem, trochę za mocno, możliwe, że załaduję to jednak. Ale nie, było dobrze. No to dobra, wszystko strzelone, więc następne trzy ćwiczenie mamy jedno. Mamy już pierwszy trofeum zdobyte w FIFA 23, zrównoważona ścieżka, miałem pewnie, że zrobiliśmy na A ocenę może, nie wiem. Tu gram, a nie, jesteśmy bez piłką jednak. Myślałem, że jesteśmy bez piłki. A dobra, teraz innym właśnie graczem. Nie wiedziałem właśnie, czy mamy wracać, czy nie. Dobra, pominaliśmy to przez przypadek, ale to i tak w miarę chyba będziemy mieli dobrą ocenę. A jeszcze, dobra, myślałem, że właśnie już po jednej tylko próbie, ale dobra. A tutaj źle poszedłem właśnie. Wydawało mi się, że trzeba właśnie tutaj i teraz strzelić musimy, ale to fatalnie strzeliłem, ale dobra, i tak mamy wybitnie, więc lepiej się tego nie dało zrobić i tak praktycznie, no wiadomo, że dało, ale na wyższą ocenę. Dobra, więc pierwszy nam się nie udało, ale to może sobie kiedyś polepszy. Mamy trzeci już poziom, więc bardzo dobry trening w naszym wykonaniu. I właśnie może sobie polepszymy już ten w rozwoju zawodnika coś przy okazji. I tak nie wiem, jak zrobić na sam początek pewnie jak najlepszego zawodnika, co tutaj najpierw bym chciał coś w strzelaniu. Cel może rzutów wolnych nie, siła strzała to jest co? Wykończenie możemy sobie dodać, strzały z daleka. Karne, siła strzału. Co tutaj jeszcze możemy? Woleje, czemu nie? Karne. W sumie mogłem zostawić coś na przyspieszenie sobie dodajmy tutaj, dobra, więc tak mamy. Jeśli chodzi o pierwsze rzeczy i tak chyba jeszcze też archetypy mieliśmy. Nie archetypy, tylko czy mamy tam archetypy, czy nie? Dobra, to mamy nie archetypy, tylko właśnie to jest zalety, tak. Zalety. Mamy pierwsze miejsce na zalety, właśnie tutaj wolne. I tutaj sobie damy. Obrońca szybciej ściga przeciwnika, gdy dojdzie, to nie poczekam. Poprawia całe strzelanie. To bym dał właśnie. Tak, takie będziemy mieli jako pierwszą rzecz. Więcej tutaj chyba rzeczy nie mamy do zrobienia. Więc trening chyba właśnie nie mogę zrobić na razie. Przejdźmy sobie dalej. Mamy już pieniądze na zakup sobie tam czego byśmy chcieli tak naprawdę. No może wszystkiego nie jeszcze, ale zróbmy trening właśnie wczytaj poprzednią sesję, przesymulujmy. Trzeba się w miarę jednak trenować, żeby być właśnie u tego właśnie naszego trenera w miarę wysoko. Jestem właśnie ciekawy tych rzeczy do zakupienia, gdzie to mamy w sumie, bo właśnie cały czas zapominam tego. Tu mam rozwój zawodnika, osobowość. Moje działanie? Nie, to nie wiem. Gdzieś jeszcze właśnie tego. Ten muszę interfejs nowy, jakby w miarę jeszcze wszystko pamiętać. No dobra, możemy iść w sumie dalej chyba, bo treningu nie możemy robić. Czy możemy? Ile nam zostało do tego treningu? Pozostało 5 dni, dobra. To gdzieś na początku, pod koniec chyba właśnie teraz chyba będziemy mogli. Tak, teraz już możemy zrobić. Nie, nie chcę akurat trenować, tylko właśnie wczytajmy poprzednią sesję. I mamy czwarty poziom.
3 punkty i dostępna zaleta nowa. To właśnie działania, nie, gdzie to jest? No, zapomniałem właśnie inwestycje i do zakupu. No, mam to właśnie. Sprawdzam, mógłbym sobie zakupić właśnie, kupić trampolinę. A czemu nie? Kupmy sobie trampolinę. Będziemy mogli poskakać sobie tam gdzieś w domu. Mamy skuteczność plus 1, premia do treningu, więc myślę, że to dobry był zakup oczywiście. Kurs tańca, czemu nie? Ale w sumie jednak i tak jeszcze nas nie stać. Może będziemy tańczyć jak Vinicius na przykład niedawno. Zobaczymy, jak to właśnie będzie wyglądało, co nam to da właśnie akurat. Jeszcze rozwój zawodnika, teraz bym na pewno przeszedł do tego. Mamy właśnie 3 punkty. Może fizyczne, może jeszcze wytrzymałość byłoby dobrze, a najpierw siłę dajmy i właśnie wytrzymałość. I tu też dajmy wytrzymałość. Dobrze by było w miarę długo potrafić grać. Mamy chyba nową zaletę jedną. Mamy tutaj strzały z dystansu, zwiększa celność i siłę strzału z dystansu. Dobra, to mi się podoba. To biorę teraz jako nową naszą zaletę właśnie. Przyspiesz ogonicie. Aha, czyli co jest w ostatni... Aha, plany transferu, pewnie ostatni dzień transfer, tych transferów właśnie. Tak zakładam. No w sumie powiem szczerze, ja bym najlepiej, nie da się tego bardziej jakoś. Może w kalendarz, da się wejść na kalendarz? Nie da się pewnie, bo bym to przyspieszył, nie ukrywam, troszkę szybciej niż co godzinę. No ale dobra, poczekamy sobie. Nie wiem w sumie właśnie też z Inter Miami, gdzie będziemy dokładnie stosować, nie mam takiego planu. Tak z Cristiano Ronaldo Juniorem wiedziałem, że Manchester United i Real Madrid to są takie dwa kluby, w których bym chciał być. Właśnie Romeo Beckham w rzeczywistości jest, sam mówił właśnie, był kiedyś w Akademii Arsenalu i jest kibicem dalej Arsenalu, więc myślę, że dobrze byłoby właśnie pójść do Arsenalu, bo jak jest ich kibicem, to myślę, że to byłaby dobra opcja właśnie, żeby tam pójść. Chciałbym dzisiaj zagrać jeden mecz, zobaczymy kiedy będzie, jednak to jest MLS i nie wiem w sumie właśnie my nawet w którym miesiącu jesteśmy, czy my nie jesteśmy czasem w styczniu gdzieś, bo właśnie zwykle karierę menadżera przecież zaczynało czy zawodnika w styczniu, w dawniej FIFA, bo oczywiście tu oni zaczynają chyba w kwietniu się zaczyna chyba sezon MLS, tutaj mi się wydaje, na pewno nie tak normalnie. Tu mamy, co mamy właśnie, bo nie widzę miesiąca, widzę dzień, ale nie widzę miesiąca jakiego mamy. Działania pewnie, co, aha, wywiad dla mediów. Możemy i możemy też przeczytać książkę legendy klubu. Nie wiem, kto jest legendą klubu, który ma dopiero 4 lata, ale dobra. Dobra, możemy to zrobić właśnie, bo to za niedługo wygasa, więc opowiedz o jedności za kulisami, zwróć uwagę na udział zespołu trenerskiego w sukcesie. Zwróć uwagę na to, jak ważną częścią sukcesu jest praca zespołu odpowiedzialnego za kondycję fizyczną piłkarzy. Wyjaśnij, że personel spełnia. Dobra, może to weźmy, punkty wirtuoza. Nie wiem właśnie miarę jak to trzymać, czy trzymać coś równo, czy na jednym się skupiać, nie wiem, naprawdę, więc a ja bym chciał właśnie spróbować w miarę równo to wszystko, czyli przeczytaj książkę legendy klubu. Dobra, zrobiliśmy to, czemu nie, zawsze to lepiej zrobić niż nie zrobić, naprawdę. Inwestycja najtańsza to jest drużyna sportowa 58 tysięcy, no dobra, to szybko myślę, że będziemy zarabiać bez problemu, więc dlatego możemy też już zapisać się na kurs tańca i wydawać te pieniądze. Saldo plus 1. Nie wiem, czy zarobiliśmy na tym, nie mam pojęcia, ale dobra. Mam tu jakieś ryzyko nawet, chyba tak, ryzyko niskie, na przykład, że nie wiem, czy to, że będziemy biedni przez to, że stracimy pieniądze, nie wiem, co, jak to bardziej właśnie, jak na to zareagować. Trening kolejny robimy. Piąty poziom, szybko bijam te oczywiście poziomy na samym początku. Na samym początku jest to dość proste, za niedługo mecz będzie dla nas już pierwszy właśnie w końcu do zrobienia. Już się nie mogę, trzeba właśnie zagrać pierwszy mecz, rozwój zawodnika jeszcze oczywiście. Może teraz byśmy się na dryblingu trochę skupili. Drybling i panowanie nad piłką. Polepszymy sobie tak. Który mamy w ogóle overall? 69 mamy, czyli poszedł nam już o jeden overall w górę. Chyba mamy też jedną zaletę nową. Pościg, no to nie jest aż tak nam potrzebne, to bardziej chyba obrońcy jest potrzebne. A jak właśnie osobowość pójdę, to... Aha, że co właśnie, co by tu głównie przeważa i najważniejsze jest teraz jakby, no mi się wydaje, że najbardziej mi, patrząc na to, to bym chciał najbardziej właśnie być indywidualistą, bo szczerze, te rzeczy bym najbardziej chciał, żebym miał, można tak powiedzieć, polepszone, więc chyba będę bardziej celował w indywidualistę, żeby być, choć nie, właśnie, czy trzeba najlepiej robić coś równo, czy nie, nieważne. Za niedługo właśnie mamy pierwszy mecz, będziemy mieli. Będziemy z ławki wchodzić, ale to w sumie dobrze, bo ja nie chcę od razu być postawiony w składzie, pomimo że mam dobry overall. I zagram sobie ten mecz właśnie. Będziemy z ławki, ale zadebiutujemy od razu
Wchodzimy w 62 minucie za Lasitera. Prowadzimy na obecną chwilę 1-0 po bramce Pozuelo. Więc wchodzimy właśnie i Beckham będzie debiutował właśnie w pierwszym zespole, bo już w drugim oczywiście nieraz grał i w miarę, co widziałem, dobre statystyki miarę robił. Jest śnieg, bardzo też fajna pora. Ja lubię właśnie śnieg w miarę FIFA, jak dawniej to wyglądało. I zaczynamy. Będziemy grać właśnie na tej kamerze na początku może. Choć nie wiem, właśnie wybijamy piłkę. Choć nie wiem właśnie, czy nie, może jednak zmieniłbym właśnie tą kamerę. Bo jednak do gry z zawodnikiem tym bardziej ta kamera mi nie pasuje. Kamera w grze jednoosobowej. Czy by zrobić właśnie gwiazdę? Zróbmy gwiazdę, choć powiem szczerze właśnie, że ja pewnie nie kliknąłem, nie zaakceptowałem, albo może nie będę mógł w tym meczu. Ja powiem szczerze, że lubiłem grać normalną taką kamerą, a można to, tylko pewnie dopiero od następnego meczu. Tak zakładam. Przypisana do piłkarza, a to przypisana do piłkarza będzie nam potrzebne. Klasyczna jak wygląda? Klasyczna byłaby spoko, naprawdę, ale dobra, załóżmy, że damy tą gwiazdę. Gdzie my jesteśmy? Niestety Huracan, nie Huracan, tylko jak on się nazywałem ten zespół? Barracas Central. Strzelałem niestety bramkę i mamy remis 1-1 na obecną chwilę, więc no nie najlepsze wejście, ale to i tak od nas nie zależy oczywiście. Dobra piłka tutaj do nas, na skrzydle. Ciężko mi trochę, nie ukrywam, odróżnić przez, nie wiem, te, jakoś dość podobne mam te koszulki. Wiadomo, że oni mają biało-czerwone, ale no nie ma takiego dużego kontrastu niestety pomiędzy tymi kolorami, co nie, myślę, że nie jest dobre. Świetna piłka, jednak nie, troszkę bardziej na skrzydło i byłoby dobrze. I teraz właśnie już nasi rywale w posiadaniu piłki. 67 minuta. Jeszcze mam sporo czasu właśnie, żeby spróbować to spotkanie wygrać. Ale też mamy sporo czasu właśnie, żeby niestety przegrać. I już niestety przegrywamy 2-1. No nie najlepiej. Inter miałem jako, to nie jest w rzeczywistości jakaś mocna drużyna, to też trzeba podkreślić. Nie jest to jakaś jedna z lepszych drużyn w Stanach. To też właśnie jest, myślę, że ważne. Więc spróbujemy z nimi, fajnie byłoby wygrać mistrzostwo właśnie. Jesteśmy tutaj cały czas na drugiej stronie, na razie czego. Jeśli by chciało właśnie nas podać któryś z zawodników. Aj, szkoda, tutaj stracimy teraz posiadanie. Tadić przechodzi do West Hamu. Ciekawa opcja. Właśnie nie widziałem, że przez chwilę, że my mieliśmy piłkę. Jakiś tam był gwizdek sędziego. To uspalony, tak powiem, że inaczej właśnie zwykle to słyszałem, jak był uspalony w FIFA 22. Może jeszcze będziemy mieli piłkę. I tak, będziemy mieli piłkę. Podamy. No czemu tak niecelnie niestety? Szkoda. Może mocniej powinienem podać. No nie wiem. Próbujemy tutaj cały czas odzyskać piłkę. Udało się, ale piłka właśnie jeszcze będzie dla naszych i tak rywali, bo my oczywiście ostatnio dotykaliśmy piłkę. Świetne podanie. To będzie, nie będzie na 3-1, bo tym razem akurat świetna interwencja naszego goalkeepera, ale będzie oczywiście teraz rożny. Fajnie byłoby to jakąś kontrę zrobić. Właśnie, może zgarnie któryś z naszych piłkarzy. Nie zgarnie, ale teraz będzie piłkę miał jeden z naszych właśnie graczy, tylko że no za długo trochę mi się wydaje, że czekał. Świetne podanie teraz do nas. Romeo Beckham, no czemu właśnie, nie rozumiem tego. Jakoś na tej karierze, znaczy na kamerze tej, jakoś nie wiem, to strzelanie mi się nie podoba. Myślę, że zobaczę, będę grał chyba. Podobało mi się naprawdę tak grać na tamtej klasycznej właśnie, myślę, że. Więc też szczerze będę, wydaje mi się, że grał właśnie na tej klasycznej, właśnie gdzie tutaj jest, klasyczna. A to też nie jest taka, jaka chyba była wtedy. A może była, może taka jest. Dobra, możemy zobaczyć taką, bo na podobne właśnie graliśmy. Grałem normalnie się w FIFA 22, jako domyślne. I taką bym właśnie tutaj ustawił. Choć tam znowu z drugiej strony jest właśnie też coś takiego jak kamera chyba domyślna. Więc to też jestem ciekawy, co to może być. Dynamiczna, jest chyba coś takiego klasyczna. Nie, domyślna znaczy. I to jest chyba ta. To jest właśnie ta, no powiem szczerze, jakoś mi się lepiej grało zawsze w karierze zawodnika. Pamiętam, że grałem na tej właśnie, na tej kamerze przypisania właśnie do gracza, tak właśnie ta gwiazda. I no nie mogłem jakoś dobrze grać, a właśnie potem też właśnie w tej samej karierze zawodnika grałem tym samym graczem na tej innej kamerze i od razu mi się dużo lepiej grało. Tutaj jestem właśnie na dole, bym chciał podać. Podanie do nas, chciał podać.
podanie do nas. No, ciężko się mi i tak rozpoznać. No, trochę mi na minę tutaj wrzucił nasz kolega z zespołu, bo zaraz był przede mną rywal. Ciężko się troszkę rozpoznać tych właśnie tutaj kolegów z drużyny. Teraz podanie, musimy iść na górę właśnie. Jesteśmy bardziej prawym pomocnikiem, więc idziemy na górę. Rzutka, jeszcze strzał i niestety Saraczo, bramkarz rywali, łapie piłkę. Rodriguez. To na pewno jest oczywiście jakaś drużyna z Ameryki Południowej. Nie wiem tylko skąd, ale na pewno z Ameryki Południowej są. Nie najfajniejsze jednak pogoda, bo to jest taki bardziej śnieg z deszczem, a nie taki normalny śnieg, więc troszkę właśnie nie najlepsza ta pogoda. Podanie teraz do środka. Tutaj sporo właśnie miejsca miał Mater na skrzydle. Wrzutka, ale wybija jeden z naszych graczy. Niestety znowu mamy piłkę, nasz gracz właśnie podał do tyłu, ale prosto pod nogi graczy właśnie tutaj, nie wiem, nawet dokładnie pamiętam nazwy tego klubu, więc nie będę właśnie mówił. Czeka na podanie. W końcu dostajemy podanie teraz. Tutaj właśnie czeka na to podanie, żeby tutaj podać. My będziemy tutaj schodzić. Wrzutka. Jeszcze spróbujemy powalczyć. Nie udało się. Oddawałem strzał, ale za późno po prostu już było widocznie. 88 minuta. Coraz bliżej końca meczu. My próbujemy jeszcze to wygrać. Nie wygrać, tylko zremisować przynajmniej oczywiście. Teraz to jest dobra opcja. Podanie. Próba chyba do nas była podane, to mi się wydaje. To był bardzo dobry pomysł, ale niestety się nie udało. Teraz dobre podanie, ale to przejęcie nie było najlepsze klatką piersiową. No niestety prawdopodobnie w naszym debiucie tutaj w Interze Miami nie wygramy akurat. Nie chcę właśnie na nic zrzucać winy, ale jednak te stroje właśnie były trochę błędem, że udało mi się, że wybraliśmy właśnie takie, choć my nie wybieraliśmy. Przegrywamy właśnie w naszym pierwszym meczu, ale to dopiero pierwszy mecz, to jest mecz też przedsezonowy, to nie jest też takie naprawdę ważne. Niestety pewnie troszkę znowu spadniemy w hierarchii u trenera jakby pewnie. A nie, jednak poszliśmy troszkę w górę, więc po prostu jednak nie było aż tak źle, jak się spodziewałem. Choć i tak możemy teraz jeszcze zrobić właśnie trening też. Więc możemy właśnie dorzucić kolejny trening. Jestem już blisko podstawowej jedenastki, kiedy mam następny mecz. Już tutaj będziemy grali, więc z Rosario będziemy grali. A z Rosario, jeśli nie mylę, jest Leo Messi. To jest też... A właśnie problem z Messi, ale też widziałem właśnie, że była opcja, żeby zrobić karierę właśnie syna Leo Messiego, ale... Thiago Messi, bo to jest chyba najstarszy jego syn, po prostu czy którykolwiek, niestety, po prostu nie ma nic o nich słychać, żeby właśnie oni grali gdzieś właśnie w amatorsku, właśnie na przykład Cristiano Ronaldo Junior, i co chwilę widać i słychać właśnie o tym, że właśnie gra w juniorach i że w miarę dobrze gra, o tych właśnie synach myślę, nie słychać zbytnio, tak, więc też nie wiadomo, że oni po prostu nie będą chcieli grać tak naprawdę, a właśnie przyszedł mi Beckham, to jest prawdziwy gracz, więc też to będzie ciekawe według mnie właśnie coś takiego zrobić i w sumie myślę, że nie ma co przedłużać już dłużej. Będziemy kończyć ten odcinek pierwszy, który właśnie zapoczątkuje tą serię, która będzie, myślę, że długa i naprawdę bardzo, bardzo fajna. Więc oczywiście, jeśli Wam się film podobał, no oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, choć nie chcę nikogo przymuszać, ale oczywiście ważniejsze, że wam się po prostu właśnie podobało. I oczywiście właśnie jak się podobało, to mam nadzieję, że oczywiście zostaniecie na całą serię, która właśnie według mnie będzie bardzo ciekawa i mam nadzieję, że właśnie będzie ciekawa. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!